Dzień dobry. Zacznę tak dzisiaj trochę zaczepliwo, żartobliwie. Kiedyś byłem proboszczem i przez swoją 3-letnią kadencję miałem 2 wikarych i chciałbym zacytować na początku jednego z nich. Nie będę mówił nazwiska, żeby mu nie robić problemów, ale każdy, kto znał polskie realia, to wie, o kogo chodzi. Jak refren w bardzo wielu swoich kazaniach, miałem wrażenie, że praktycznie w każdym, powtarzał takie zdanie, że Pan Jezus przyszedł uwolnić nas od religii. I tak dzisiaj mi wróciło to zdanie w kontekście Ewangelii, którą czytamy. W tym ogrodzie jest dużo komarów. Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, żeby być człowiekiem, który nie gromadzi sobie skarbów tutaj na ziemi, tylko w niebie. I mówi też o świetle serca. I tak sobie pomyślałem, że może warto czasami, będąc człowiekiem wierzącym, praktykującym, religijnym, zobaczyć, na ile moja religia, nawet jeśli to jest katolicyzm, czyli wydaje się, czy nie, przepraszam, katolicy uważamy, że to jest największa możliwa prawda do odkrycia przez człowieka, to na ile na przykład, będąc katolikiem, nie robię ze swojej religijności takiego skarbu, który sobie gromadzę tutaj na ziemi. Wcale, mówię to bardzo świadomie, wcale nie jest to oczywiste, że jeżeli wyznajemy Boga, jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami, to nie znaczy, że automatycznie gromadzimy sobie skarb w niebie. Obserwacja i taka uczciwość każe powiedzieć, że bardzo wielu z nas gromadzi sobie skarby na ziemi. To jest też bardzo podobne do tego, co mówił Pan Jezus wczoraj, żeby nie robić na pokaz, czyli badać swoje intencje. I może warto dzisiaj też dotknąć tego tematu i zadać sobie pytanie, na ile, powtarzam się, na ile moja wiara, moja religijność, moje wyznawanie wiary w takim, a nie innym systemie jest budowaniem sobie skarbu tutaj na ziemi. To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, to jest kwestia opinii w środowisku, w którym żyję, to jest kwestia pielęgnowania swoich lęków, że jak zadam sobie pytania, że jak poddam wątpliwość pewne rzeczy, to się mój świat rozpadnie. To jest kwestia pewnego poczucia bycia lepszym od innych ludzi. Jest wiele rzeczy, które dzięki religii możemy sobie gromadzić jako skarby na ziemi, nie w niebie. Pan Jezus mówi też o tym świetle w sercu. I tak sobie myślę, na ile rzeczywiście moje przekonania religijne, moja wiedza religijna, to jak wiarę wyznaję, sprawia, że jestem człowiekiem światłym, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że idę za czymś, co daje mi światło, a na ile jestem człowiekiem, który tylko się utwierdza w tym, że jest lepszy od innych ludzi. To jest szalenie ważne, bo my bardzo często wpadamy w coś takiego, nie wiem, czy Pan Jezus tak chciał, ale w taki system bardzo podobny do systemu żydowskiego, do judaizmu, że mamy swoje przekazania, mamy swoje przepisy religijne, mamy pewne zachowania, mamy pewną wspólnotę, strukturę, która staje się celem sama w sobie, a miała być tylko podporą do tego, żeby spotkać Boga żywego. Ja bardzo sobie przez całe swoje dorosłe życie cenię Antonego de Mello, jezuitę, hinduskiego jezuitę, który oczywiście miał też problem ze swoją ortodoksją. Wiemy, że pod koniec lat 90. kardynał Ratzinger wydał specjalną notę, żeby nie czytać jego książek, bo są niebezpieczne, przynajmniej dla niektórych mogą być. Ale właśnie de Mello jest takim jezuitą, który przeszedł bardzo mocno ćwiczenia duchowe, bardzo mocno Ignacym się przejął. I to, co zrozumiał, przynajmniej ja tak rozumiem de Mello, to, że człowiek, który chce iść za Jezusem, musi iść swoją drogą. Kościół, struktura, religia, to wszystko jest potrzebne, bo my jesteśmy po prostu ludźmi, potrzebujemy pewnych struktur, żeby się poruszać, ale z drugiej strony de Mello w swoim nauczaniu pokazuje, że to, co najważniejsze, to spotkać Jezusa. Spotkać właśnie to światło w swoim sercu, żeby za Nim pójść.
jestem przekonany, że wielu z nas, szczególnie jak słucham spowiedzi ludzi już dojrzałych, starszych, wielu z nas przez całe życie nie idzie za Jezusem, idzie za religijnością, idzie za pewnymi rytuałami, idzie za religijnością, która wcale nie wyznaje Boga, tylko swoje lęki. To bardzo słychać w tych różnych naszych zwierzeniach, kiedy tak naprawdę Bóg dla wielu z nas, chrześcijan, jest źródłem lęku. Ludzie się boją, że Bóg ich skaże, że Bóg na nich źle popatrzy, że źle wierzą, źle się modlą, źle odmawiają swoje pacierze, źle myślą, źle czują. Ciągle jest to źle, źle, źle. I z jednej strony to kompletnie nas nie zmienia, no bo skoro się spowiadamy całe życie z tego samego, to tak naprawdę nie ruszyliśmy nic do przodu, a z drugiej strony nie daje nam to nic jako wartości dodanej, że tak powiem, w naszym życiu. Wręcz przeciwnie, Bóg i religia stają się jeszcze jednym źródłem opresji w naszym życiu, takiej wewnętrznej opresji. Tymczasem Pan Jezus, jak lubił mówić mój wikary, przyszedł nas wyzwolić, przyszedł nas uwolnić z takiej religijności neurotycznej, to już jest moje zdanie, z takiego myślenia, że jeśli zrobię coś według odpowiednich przepisów, to Bóg zadziała. Może warto, żebyśmy czasami sobie zakwestionowali w taki dobry sposób swoją religijność, swoją wiarę, a raczej swoje przeżywanie swojej wiary, po to, żeby rzeczywiście spotkać Boga, który jest światłością. Zobaczcie, ten obraz światła w sercu, on mi się strasznie podoba, dlatego że Pan Jezus nie mówi, daje ci drogowskaz, daje ci mapę, według której masz iść, ale jesteś oświetlony, to znaczy, że możesz widzieć drogę, możesz wybierać. To jest coś niesamowicie fajnego, jak się na przykład jedzie rowerem, jedzie się pierwszy raz jakąś trasą, mniej więcej wiesz, gdzie jesteś, tak? Zawsze możesz użyć GPS-a, ale świetną sprawą jest to, że możesz sobie na rozstaju dróg wybierać drogi. Mniej więcej znasz kierunek, mniej więcej wiesz, gdzie wyjedziesz, ale jedziesz inną drogą i poznajesz nowe rejony. Wielu z nas w swoim przeżywaniu wiary kompletnie tego nie chce robić. Boimy się tego. Wolimy odtwarzać jakieś stare schematy, schematy, które kiedyś ktoś odkrył. To jest, zobaczcie, niesamowite, że ktoś kiedyś miał odwagę odkryć pewne drogi, a my teraz po prostu tylko odtwarzamy mapy. A może warto być też takim odkrywcą, być kimś, kto się nie boi w sposób indywidualny, osobisty, niepowtarzalny odkrywać Pana Boga. Do wolności nas wyswobodził Chrystus. Naprawdę do wolności, nie do odtwarzania schematów, nie do religijności, która jest religijnością neurotyczną, powtarzalną, zamkniętą, ale właśnie do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy mają w sobie życie. Żebyśmy nie byli takimi skostniałymi przewodnikami w wierze, którzy tak naprawdę z religii tylko żyją, gromadzą właśnie sobie skarby na ziemi, a tak naprawdę nie żyją tym, żeby iść do przodu i też nikogo nie prowadzą do przodu, bo tak naprawdę trzymają ich tylko po to, żeby mieć skarby na ziemi. To się dotyczy wprost skarbów. Można być, nie wiem, księdzem, zakonnikiem, który żyje z ludzi i gromadzi sobie skarby na ziemi. Jest mu bardzo dobrze. Można być, nie wiem, rodzicem, babcią, teściem, którzy trzymają się kurczowo jakiejś wizji Pana Boga i religii i narzucają to swoim dzieciom, swoim wnukom, bo to im daje poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa może być niesamowicie wielkim skarbem na ziemi. A chodzi o to, żebyśmy wyruszyli ku światłu, ku drodze, jak Abraham, który się nie bał, znaczy bał się, ale wyruszył, bo usłyszał w sobie głos, który go popchał do tego, żeby iść dalej. I naprawdę w końcu musimy usłyszeć to, co też Kościół przecież mówi, ale często tego nie robimy, że my mamy też wyruszyć. To nie jest tak, że raz Abraham wyszedł i inni, i teraz my będziemy odtwarzać tylko ich drogę, ale to jest tak, że my musimy iść swoją drogą. To znaczy ja muszę mieć odwagę usłyszeć w swoim sercu, wyjdź z ziemi, która jest twoją ziemią rodzinną. Do widzenia.